Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy imbirowe ciasteczka na mące migdałowej. Przepis wysłała nam Magda na Instagramie, dzięki, a jeżeli Ty masz jakiś fajny przepis, pisz do mnie śmiało, przygotuję go po raz pierwszy i wszyscy razem zobaczymy, że gotowanie to nic trudnego. Zachęcam wszystkich do eksperymentowania w kuchni, to będą jeden z moich pierwszych ciasteczek. Jeżeli chodzi o składniki, bazą jest mąka migdałowa, 290 g mąki migdałowej, 70 g cukru kokosowego, 2 łyżeczki imbiru, troszeczkę soli himalajskiej, pół łyżeczki cynamonu ceylońskiego, pół łyżeczki gałki muszkatołowej, nie, tak się chyba mówi. Tutaj mamy masło w temperaturze pokojowej 80 g, jedno jajko, 30 g wody i jeszcze syrop z agawy 60 g. Zacznę od wymieszania składników suchych. Tutaj mamy, pachnie rewelacyjnie, mąka migdałowa. To będzie chyba jeden z moich pierwszych wypieków w ogóle na mące migdałowej. Cukier kokosowy, przyprawy. A, jeszcze zapomniałem o sodzie. Ciasteczka, Magda pisała, że są bardzo takie ciągnące, miękkie. Lubię takie ciasteczka. Także zaraz zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Suche składniki wymieszane. Kurczę, będą mocno imbirowe, czuję, bo już mi imbir w nosie wierci fajnie. Masa gotowa, pachnie pięknie. Jeszcze przypomnę, mamy rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, do czego używacie cukier kokosowy. Wybiorę jedną osobę, która w najbliższy poniedziałek, 29 prawdopodobnie stycznia, otrzyma ode mnie kupon na taki cukier kokosowy w naszym sklepie. To mamy gotowe. Teraz mokre składniki. Mokre składniki to jest 80 g masła. Pamiętajcie, tu jest też ważna taka zaleta od... słyszałem, że właśnie, że to... że nie może być... Wszystko musi być w temperaturze pokojowej. Także masło musi być w temperaturze pokojowej, jajko musi być w temperaturze pokojowej, woda, wszystko musi być w temperaturze pokojowej, inaczej może nam się zwarzyć. Dodajemy syrop z agawy. To jest też nowość w naszej ofercie. Do tej pory mieliśmy tylko ciemny, surowy syrop z agawy. Teraz jest dostępny również jasna wersja, taka bardziej neutralna. Także możecie spróbować. Jest już dostępny w naszym sklepie. Ok, tutaj jeszcze dodam wody. I naszym zelmerem. I dodamy jeszcze jedno jajko. I teraz mieszamy mokre składniki z suchymi. Teraz czuję migdały. Wcześniej czułem mocno imbir. Teraz czuć taki fajny zapach migdałowy. Coś czuję, że te ciasteczka będą smaczne. Jak widzicie, masa wyszła taka nam delikatnie płynna. Teraz następny krok to jest wsadzić na co najmniej ją pół godziny do lodówki. Dzięki temu ona ma nam stwardnieć i będzie nam się łatwiej formowały ciasteczka. Będą się łatwiej formowały po ochłodzeniu masy. Dobra, masę mamy gotową. Nie ma też co przesadzać z mieszaniem. Jest już taka fajna, jednorodna. Wsadzam teraz to na 40 minut do lodówki, a potem będziemy piec. Masę mamy zmrożoną, z zamrażalnika 40 minut w środku. Jest ok, jest dość twarda. Piekarnik nam się już tam grzeje, 180 stopni. Za chwileczkę będzie nagrzany. I zobaczymy. Nie jestem mistrzem ciasteczek. Chyba za duża. Wyszło nam 12 takich ciasteczek. Wybaczcie moje zdolności plastyczne. Nigdy nie byłem mistrzem z plastyki, ale ciasteczka, mam nadzieję, że będą smaczne. Kulfony, ale zdrowe i smaczne. Teraz wsadzam je do piekarnika. 180 stopni, 10 minut. Nie mogę się doczekać, aż ich spróbuję. Ciasteczka gotowe, pachną przepięknie. Robiłem je troszeczkę dłużej, nie 10, ale tak 12-13 minut, bo troszeczkę chyba za dużo je zrobiłem. Zostawiłem teraz na 10 minut, żeby ostygły. I zrobimy test smaku. Są mięciutkie. Mocno imbirowe, delikatnie słodkie.
I powiem Wam, że jedne z lepszych ciasteczek jak jadłem. Także bardzo Wam ten przepis polecam. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrać więcej takich materiałów. I pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. 95% z Was, którzy oglądają ten filmik, nie subskrybuje. Także dzwoneczek na dole i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć.